trener Sokowiec na pewno jest bardzo dobrym trenerem, który potrafi przede wszystkim dojść do zawodników, potrafi się z nimi porozumieć, potrafi ich odpowiednio zmobilizować. Fajnie, że dobiera taktykę do zawodników, których posiada, więc wykorzystuje maksymalnie ich umiejętności, wykorzystuje ich potencjał na pozycjach, które on uważa są najbardziej adekwatne do ich umiejętności. I to jest fajne, ponieważ w tym ustawieniu, jakie widzimy ostatnio, Polonia naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. Przede wszystkim jest fair w stosunku zawodników. Nie owija bawełnę, nie mówi poza plecami. Ma bardzo dobry kontakt, z tego co wiem, z zespołem. Piotrek nie jest osobą ponurą, jest raczej osobą wesołą. Czasami potrafi rzucić dobry żart. No ja miałem przyjemność go wkurzyć rok temu, gdzie mój syn średni był z młodą Polonią na obozie i w ostatniej chwili zabrałem go do Jagiellonii Białystok i pamiętam, że Piotrek się na mnie chyba lekko obraził i się zdenerwował, także ja go wyprowadziłem w pewnym momencie z obrony. Ja nie chciałbym się tutaj zamieniać z Piotkiem. Piotkowi dobrze idzie, także niech pracuje jak najdłużej na tą Wiktorskiej. Natomiast nie ukrywam, że ja też przychodziłem do klubu w różnej sytuacji. Przeważnie nie było różowo, ale no, trzeba sobie z tym radzić i Piotrek sobie radzi doskonale. Myślę, że jest to na tyle ambitny i młody trener, że po prostu pieniądze w tym momencie schodzą na drugi plan i myślę że robi fantastyczną robotę i że naprawdę sukcesy Polonii są do pozazdroszczenia. Idzie krokami realii, które są przed nim. Nie myśli o tym, kogo stracił, myśli, jak zapełnić tą lukę i to mu w 100% się udaje. Liczę na to, że Piotrek to poukłada, bo jesienią przychodziłem tutaj na mecze i rzeczywiście widziałem dobry kawałek futbolu.